Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu moich rozmów, moich wywiadów. Jak co tydzień w poniedziałek o 9:30 robimy premierę tych odcinków. Dziś moim gościem będzie osoba, którą poznałem w czasie gali 10. edycji naszego rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie. I są powody, dla których ta rozmowa, wydaje mi się, będzie interesująca. Proszę bardzo. Zyta Machnicka, tak się pani nazywa. Jest pani szefową w firmie Lightness, ale powiem szczerze, że chętnie byśmy się dowiedzieli więcej, więc jeżeli możesz parę słów opowiedzieć o sobie, to zapraszam. Więc witam również Ciebie, Grzegorzu, bardzo serdecznie i witam osoby nas oglądające. Nazywam się Zyta, jestem szefową Lightness, a także osobą, która odpowiada za strategię w naszym hubie edukacyjnym. Przede wszystkim wierzę, że każdą firmę stać na bycie lepszym pracodawcą. Wokół tej myśli zorganizowałam całą swoją karierę zawodową, ale nie jest to też takie samo, nie jest to takie zwykłe hasło marketingowe, ale to jest faktycznie coś, w co wierzę całą sobą i na co mam dowody. No i tym, czym się zajmuję, to przede wszystkim edukacja rynku pracy, pracodawców, agencji i podmiotów wspierających w kontekście employer brandingu, czyli pokazuję, tak mówiąc wprost i po ludzku, co firmy mogą robić, żeby być dobrym pracodawcą, jak mogą lepiej traktować swoich kandydatów na co dzień, jak mogą trochę lepiej traktować swoich pracowników. No właśnie, już się wyjaśniło, skąd, jaki jest powód tej rozmowy, bo powiedziałeś najlepszy pracodawca, a my mamy projekt przecież Dream Employer, wymarzony pracodawca, i to nas połączyło. I to jest powód, dla którego rozmawiamy, ale też mam tu przy sobie coś. To było nieplanowane. Podpisane Zyta Machnicka. To twoje? Moje. Nawiasem mówiąc, podtytuł tej książki będzie pierwszym pytaniem, a brzmi to ono tak. Jak autentyczny employer branding zmienia biznes, rynek pracy i ludzi? I to jest moje pierwsze pytanie. Więc EB zmienia biznes, rynek pracy i ludzi bardzo mocno na co dzień. Myślę, że odczuliśmy to przede wszystkim w pandemii. Książka akurat wyszła przed pandemią, bo oficjalną premierę miała 28 stycznia, ale patrząc na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich miesięcy, jestem absolutnie przekonana, że firmy, które potrafią komunikować się ze swoimi ludźmi, dobrze rozumieją swój target, ale mam tutaj na myśli tych ludzi, których chcą ściągać do siebie pod kątem spójności z kulturą organizacyjną, jak również firmy, które potrafią komunikować tym ludziom wartość swoich produktów i usług, które mają ogromne znaczenie także w kontekście decyzji, którą podejmuje człowiek dzisiaj na rynku pracy, to są te firmy, które moim zdaniem wygrywają. Przeróżne badania dzisiaj na rynku dość jasno wskazują, że to, jakim ty jesteś dzisiaj pracodawcą, przede wszystkim ma wpływ na twój biznes. Już nawet nie chodzi o to, że to ma wpływ na to, czy ty ściągniesz do siebie tych ludzi, na których ci zależy, czy ty ich utrzymasz w swojej organizacji, ale to przede wszystkim ma wpływ na to, czy osoby, z którymi na co dzień się na rynku komunikujesz, które są twoimi konsumentami, twoimi klientami, czy one będą chciały kupować twoje produkty i usługi. I myślę, że to jest absolutnie najważniejszy element. Swoją drogą na początku tego roku, jeszcze w styczniu, również pojawiły się wyniki barometru zaufania Edelmana. Ja bardzo lubię je przypominać, zgodnie z którymi ponad 70%, tam było bodaj 74 czy 76, już nie pamiętam dokładnie tej liczby, ale to były te osoby, które dzisiaj na rynku deklarują, że najbardziej ufają pracodawcom. Dzisiaj pracodawcom ufamy bardziej, niż ufamy organizacjom pozarządowym, niż ufamy mediom. Więc ta rola pracodawcy i też ta umiejętność łączenia tego, jakim jesteś pracodawcą, z tym, co masz do zaoferowania na rynku, jest rzeczą, która, uważam, będzie miała ogromny wpływ na to, czy te biznesy także na rynku się utrzymają. Czy mi się wydaje, czy pojęcie employer brandingu jest stosunkowo świeżym pojęciem. Kiedyś nie używano takiego pojęcia? To jest pojęcie świeże, ponieważ ono się pojawiło z końcówką XX wieku. Natomiast to, co jest, myślę, bardzo ciekawe, to to, że EB jest na bardzo różne sposoby definiowane. No i my przez lata rozmawialiśmy o EB, traktowaliśmy je jako budowanie wizerunku pracodawcy. Ja akurat, patrząc na działania employer brandingowe, patrzę na nie przez pryzmat autentycznego EB. Trochę jest to hasło autentyczne może i wyświechtane dla niektórych, aczkolwiek będę się trzymać tego, że jeżeli rozumiemy, czym ta autentyczność jest, to jesteśmy w stanie też lepiej te działania EB-owe swoje realizować na rynku. Bo dla mnie to bycie tym autentycznym pracodawcą to przede wszystkim komunikowanie prawdy jako firmy, jako pracodawcy do grup, które są dobrze stargetowane za pośrednictwem narzędzi w kanałach, w których te grupy rzeczywiście są aktywne. Czyli jeśli, mówiąc już wprost, jeśli nie walisz na rynku ściemy, nie udajesz, że jesteś pracodawcą, którym tak naprawdę nie jesteś, nie udajesz, że wszystko w twojej firmie jest absolutnie idealnie, albo nie grasz ofertą, którą masz dla swoich ludzi, która po prostu nie ma poparcia w rzeczywistości, to po drodze dzięki temu nie budujesz tak zwanej luki wartości, czyli różnicy między wartościami, tymi, które wiszą na naszych ścianach, a tymi, które są faktycznie wdrażane w życie. No i im większa jest ta ściana na rynku, tym większa jest ta luka i tym więcej kasy, sił i energii będziesz jako pracodawca wrzucać w to, żeby inni do ciebie przyszli. Plus dodatkowo będziesz z tego rozliczany także przez swoich klientów, przez swoich konsumentów, którzy dzisiaj coraz częściej deklarują, że portfel to jest ich sposób zagłosowania na markę, na konkretną wartość, na konkretny komunikat, z którym ona jest identyfikowana. Swoją drogą myślę, że wystarczy przytoczyć zeszłoroczny case IKEA, sprawę IKEA dotyczącą zwolnienia pracownika w związku z hejtem, z tą mową nienawiści skierowaną w kierunku osób LGBT+, ale to nie jest jedyny przykład na to, że faktycznie dzisiaj na rynku ważne jest to, jakim jesteś pracodawcą i ta informacja jest ważna dla klientów, a uważam, że za mało na ten temat na rynku mówimy, bo dużo gadamy o tej wartości HR-owej, dużo mówimy o ludziach w organizacji, to oczywiście jest bardzo ważne, ale zapominamy przy tym, że żadnego biznesu nie będzie, jeśli firma nie będzie realizowała celów, które ma do osiągnięcia, jeśli nie będzie szła tam, gdzie jest jej misja i wizja, nie będzie realizowała tych założeń zarządu i dopóki to EB nie będzie dopasowane do biznesu i dopóki nie będzie zrozumiane przez marketing, sprzedaż, inne działy w firmie, to dopóty będziemy tylko udawali, że to EB na rynku robimy, będziemy grali benefitami, będziemy grali piękną atmosferą w firmie, a po drodze nie będziemy osiągali takich efektów, jakie moglibyśmy osiągać jako pracodawca. Czy to nie jest tak, że firmy szukają prawdziwym celem istnienia każdej firmy jest sprzedawanie swoich produktów albo usług. I tak naprawdę nikt mnie zresztą nie przekona, że są inne cele, nawet te charytatywne są też w jakiejś konsekwencji temu podporządkowane. Wszystko tworzy markę. Ja jestem już na tyle stary, że pamiętam, będąc 30 lat na rynku, że i nie mówię tylko o Polsce. Kiedyś sprzedawało się produkty i usługi. W tej chwili w kategoriach bardzo często produkty są identyczne. Natomiast firmy poszukują czegoś, w co mogą ten produkt zapakować. Takim czymś była marka, tam w latach chyba 70. Jack Trout napisał książkę na pozycjonowanie. I potem szukamy innych jakby walorów, wartości, które pozwolą nam wyróżnić się, bo ten sam autor napisał książkę Wyróżnij się albo zgiń. I czy employer branding jest taką formą wyróżnienia się na rynku, a jego celem jest sprzedawanie produktów? Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że tak. Oczywiście będą osoby na rynku, które powiedzą, że EB jest po to, żeby budować zaangażowanie pracowników i budować zaangażowanie kandydatów, że to jest główny cel. No, ale musisz komuś to sprzedać, nie? To zaangażowanie, w końcu to zaangażowanie i tak przekłada się na skuteczną sprzedaż. Właśnie i to też jest dobrze, że na to zwróciłeś uwagę, bo to jest jedna z rzeczy, które obserwuję na rynku, że dużo rozmawiamy na temat zaangażowania w firmach, ale co to zaangażowanie oznacza? Ono oznacza po prostu konkretne działanie, nie? Że ludzie reagują w taki sposób, w jaki byśmy od nich oczekiwali tego, gdy jesteśmy pracodawcą. Więc zdecydowanie to komunikacja EB-owa dzisiaj na rynku ma wpływ na to, w jaki sposób my będziemy postrzegani i czy się wyróżnimy. Są zresztą na rynku przykłady na to, że czasem te działania employer brandingowe mogą markę ciągnąć w górę, a czasem w dół. Wystarczy popatrzeć na przykład, bez wymieniania nazw, ale jakbyśmy popatrzyli chociażby na markę ubezpieczycieli, nie? Że branża, która nie jest branżą łatwą, gdybyśmy mieli na to popatrzeć z perspektywy takiej chęci pracy na przykład na stanowisku agenta ubezpieczeniowego, to raz. Tam może się okazać, że na przykład oferta jest tym, co będzie wyciągała tę firmę w górę, nie? Że tak. Ten branding sam ofertowy, ale z drugiej strony możemy natrafić na firmę, która te produkty ma, no nie za ciekawe, ale naprawdę dobrze traktuje ludzi na swoim pokładzie. I nagle się okazuje, że ten drugi aspekt ma dużo większe znaczenie. A swoją drogą też takim jednym z najstarszych case'ów na rynku to jest przecież Biedronka, czyli to, jak przez lata zmieniało się postrzeganie akurat tej jednej z marek Jeronimo przez pryzmat tego, w jaki sposób ludzie byli właśnie traktowani wewnątrz. I to jest też ciekawe, że dzisiaj na rynku akurat Biedronka jako marka jest traktowana, jest jedną z tych marek, która ma najfajniejsze EB, ze względu na to, że potrafi połączyć te produkty, które sprzedaje i też ten sposób realizacji usługi dla swoich klientów potrafi połączyć z tą siłą EB-ową na co dzień, więc jak najbardziej będzie to wszystko miało znaczenie, ale ja bym tutaj dodała jeszcze jedną ważną rzecz, bo bardzo często na rynku, gdy gadamy na temat wyróżnika firmy jako pracodawcy, no bo okej, w marketingu mieliśmy to USP, szukaliśmy tego, co ma nas wyciągnąć tutaj na wierzch. W kontekście EB mamy pięknie nazwane EVP, czyli Employee Value Proposition, czyli mówiąc w dużym skrócie, odpowiedź na pytanie, dlaczego warto do tej firmy przyjść, zostać, polecać ją, być w niej, starać się. I to też jest tak, że przez ostatnie lata przy szukaniu tego wyróżnika firmy jako pracodawcy, szczególnie organizacje, które nie łączyły EB z marketingiem i sprzedażą, nie szukały synergii, nie wrzucały działów reprezentujących do jednej rozmowy po to, żeby przegadać to trochę mocniej, to bardzo często w tym wyróżniku wyciągały takie aspekty, na przykład właśnie miękkie typowo, typu atmosfera albo jakieś elementy dotyczące wartości, nie? Że my tutaj jesteśmy odważni, albo my mamy ludzi z pasją i to miało nas wyróżnić. A prawda jest taka, że to są najprostsze rzeczy, które są do zanegowania przez naszą konkurencję, bo absolutnie, czy prawie każda firma jest w stanie przyjść i powiedzieć, ej, dobra, my tutaj też jesteśmy innowacyjni, albo my tutaj też mamy pasję. No. Dlatego ja akurat uważam, że dzisiaj na rynku też wygrywają te firmy, szczególnie przy szukaniu EVP, te, które odpowiadają sobie na 3 pytania. Pierwsze pytanie to jest, jaka jest siła Twoich produktów i usług, czyli jaka jest siła Twojego biznesu i zwykle jest to taka mina osób po drugiej stronie, szczególnie HR-ów, że ale dlaczego my tutaj pytamy o produkty i usługi? Ano dlatego, że to, co Ty sprzedajesz i jak to robisz, ma wpływ na to, jak się ludzie w Twojej firmie czują, nie? Czy są dumni z tej organizacji, czy chcą do niej przychodzić, obsługa klienta jest na wysokim poziomie. Więc pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaką siłą masz jako pracodawca, dlaczego faktycznie warto w tej konkretnej firmie pracować. A trzecia rzecz, czyli tutaj też wychodzą często te takie bardziej miękkie aspekty, często około HR-owe, ale raz na jakiś czas także przywijają się tutaj te argumenty dotyczące biznesu, nie? Bo ktoś może powiedzieć, że moją siłą pracodawcy jest to, że my po prostu dobre rzeczy sprzedajemy i jako pracodawca patrzy się na to, znaczy jako człowiek w organizacji widzę, że jest to ważne dla mnie. I trzecia rzecz to jest pytanie o tożsamość organizacji, czyli czym dla Ciebie jest i ta konkretna organizacja. Często tam się pojawiają hasła w stylu jesteśmy rodziną, jesteśmy startup, jesteśmy korpo ale w klimacie startupu i tak dalej, że takie rzeczy niby też się powtarzają. I trochę tak jest, że jakby wyciągnąć te pojedyncze argumenty, to każdy z nich jesteś w stanie dość szybko zanegować albo niejako skopiować, gdy porównasz daną firmę nawet w danej branży z innymi. Ale w momencie, w którym masz siłę produktów i usług, siłę firmy jako pracodawcy i tożsamość, to nagle się okazuje, że zanegowanie tego jest dużo trudniejsze, bo pokazujemy tak naprawdę wartość naszej kultury organizacyjnej i siły biznesu. I to dzisiaj stanowi o prawdziwym wyróżniku firmy. Ale do tego się dochodzi wtedy, gdy faktycznie marketing z HR-em, także z ludźmi odpowiedzialnymi za employer branding, siadają do jednego stołu i zaczynają gadać na temat tego, ej, o co w ogóle chodzi w tym EB? Dlaczego wy się tak tym interesujecie? Czy mamy to opakować tylko, tę pracę, czy tutaj jest jakaś większa wartość dla mnie, jak w sprzedaży i marketingu na przykład? Ale wiesz, co powiedziałaś bardzo istotnego, jak bardzo ważny jest employer branding, szczególnie w każdej firmie, ale szczególnie w tych firmach typu Biedronka, czy firmy ubezpieczeniowe, czy telefonie komórkowe. Dlatego, że prezes może być najprzystojniejszy, może mieć fantastyczny gabinet, marka może robić najpiękniejsze kampanie reklamowe, a na koniec dnia i tak spotykasz się czy w oddziale takiej firmy telekomunikacyjnej, czy w sklepie z konkretną osobą. I ta osoba jest tą marką, którą albo lubisz, albo nie. I ona jest najlepszym ambasadorem swojej marki. Ale jeszcze jedna rzecz, o której rozmawialiśmy w czasie gali i teraz też o tym wspomniałaś, bo powiedziałaś, bardzo dobrze, że wy podjęliście się tego projektu, bo jesteście magazynem od lat o biznesie, często rozpoznawalnym jako marketing. Czy możesz to wyjaśnić? Tak, ponieważ z Grzegorzem rozmawialiśmy w trakcie gali chociażby o projekcie Dream Employer, czyli o konkursie employer brandingowym. No i tak, faktycznie stwierdziłam, że jest to konkurs, który ma wartość na rynku, przede wszystkim dlatego, że jest on sygnowany przez markę marketingową. Uważam, że to jest ogromnie ważne. Głównie dlatego, że jest ten utarty schemat rynkowy, czyli że my o EB i my o pracy mówimy tylko i wyłącznie w środowisku HR-owym. Nieprawda. Jeżeli o działaniach employer brandingowych nie będziemy mówić w środowisku marketingowym, to nie wykorzystujemy tak wielkiego potencjału, który jest w organizacjach, który jest w przeróżnych kampaniach, że aż po prostu głowa boli. Swoją drogą też mam takie wnioski z rynku, że jak się patrzę faktycznie na rynek agencji odpowiedzialnych za EB w Polsce, to coraz mocniej zaczynają się na nim wyróżniać podmioty, które właśnie nie mają tylko i wyłącznie tego backgroundu, tej historii typowo EB-owej, HR-owej, tylko mają to zaplecze marketingowe i jeżeli po drodze zdobywają tę wiedzę dotyczącą takiego bardziej HR-owego spojrzenia na ten temat, czyli jak traktować pracowników, jak angażować kandydatów, jak komunikować się z nimi na co dzień, dlaczego jest to ważne, przenosząc też tę wiedzę marketingową i sprzedażową trochę w te obszary, to nagle zaczyna dziać się magia. Przede wszystkim dlatego, że gdy dzisiaj na rynku jesteś podmiotem takim agencyjnym, mam na myśli agencją kreatywną, interaktywną i tak dalej, to dysponujesz tyloma narzędziami, z których na co dzień nie dysponują normalnie osoby w firmach, które zajmują się działaniami EB-owymi, no i one współpracują z przeróżnymi podmiotami. Osobna jeszcze rzecz w tym jest taka, że my bardzo często w naszych firmach współpracujemy wewnętrznie przy różnych projektach, znaczy w taki sposób, że tworzymy osobne strategie. Osobna strategia pod marketing, osobna strategia pod EB. I niby okej, natomiast jeśli każdy z nas będzie robił osobne strategie, tutaj wszędzie ma osobne podmioty, ja rozumiem, że im większa jest organizacja, tym trudniejsze też jest skoordynowanie tych działań, ale później często się pojawia hasło w stylu, to czasem słyszałam od swoich klientów, z którymi współpracuję zawsze edukacyjnie, że hej Zyta, wiesz co, bo w naszej firmie to w sumie to marketing hulał, ten brand produktów jest na wysokim poziomie, a EB to leży. No. No to jeśli leży, to znaczy, że to tutaj trzeba wykorzystać też tą siłę, która jest w kontekście akurat produktów, usług, podmiotów i osób, czasem także wewnątrz organizacji, które za to odpowiadają. Natomiast nie zadzieje się to, jeśli na te tematy będziemy gadać tylko i wyłącznie właśnie w pokojach HR-owych. Dzisiaj mam akurat melodię do Jacka Trouta. Pamiętam, że on kiedyś napisał coś takiego. Największym nieszczęściem każdej firmy jest to, że rośnie. Bo jak masz firmę jednoosobową, to nie masz się z kim kłócić albo rywalizować. Natomiast jak firma przekracza, nie wiem, liczbę osób o 10-15, to wyjmujesz ołówek, kartkę i musisz rysować te wagoniki i wpisywać dział taki, dział taki, dział taki. I on mówi tak, w tym wszystkim, jeżeli ci dobrze idzie, to oczywiście będziesz chciał, żeby na czele tych działów stali najlepsi ludzie na rynku, bo cię na to stać. I w tym momencie założyłeś sobie pętlę na szyję. Dlatego, że oni będą rywalizować. Jeżeli nie ma jednej spójnej polityki, takiej, moim zdaniem to się powinno jednak nazywać marketingowej strategii, bo marketing służy zaspokajaniu potrzeb swoich klientów i zarabianiu na siebie. Ale moglibyśmy tak gadać i gadać i gadać. Ja mam nadzieję i liczę bardzo na współpracę z Tobą przy projekcie Dream Employer i mam nadzieję, że się jeszcze nie raz spotkamy. Także bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Również pięknie dziękuję za tę rozmowę i dziękuję osobom, które nas posłuchały. Mam nadzieję, że się odezwą i skomentują. Pozdrawiam.